Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Call of Warhammer Total War. Kontynuujmy naszą kampanię i aktualnie z tego co pamiętam szukaliśmy odpowiedniego miejsca do inwazji. Dokładnie tak, i znaleźliśmy to miejsce do inwazji, mianowicie będziemy inwadować się na tereny zajmowane przez mroczne elfy. Dobra, widzę, że gra się ładuje nawet stosunkowo sprawnie w porównaniu z poprzednimi razami, kiedy ładowała się wolniej. Okej, jesteśmy na mapie kampanii. Nasz cel znajduje się tutaj. My chcemy się wyładować tutaj, a tu ściągamy naszą flotę. Mamy na flocie jeszcze jednego agenta. Notabene jednego agenta, ja sobie nawet umieściłem tutaj. Koło tych elfich Włoszki. Ten jeden agent jest proszony o przejście tutaj. Dokładnie, bo my zdesantujemy się tutaj, tu przejdziemy i tu uderzymy. To jest bardzo dobra oznaka. Tutaj aktualnie nasze oddziały się radośnie przetrenowywują. Później rozwiążemy kilka słabszych, dowerbujemy kilka silniejszych, by mieć kolejną armię wsparcia na wypadek, gdybyśmy tam zaczęli nagle graniczyć z chaosytami. Widzę, że tutaj będzie ostra bitka. O, Marienburg zdobył Reichland. No, to ciekawe. Nawet nie wiedziałem o tym, że to padło na Reichlandu. Jeszcze tutaj tak sobie rzucam okiem, czy wszystko wszędzie zbudowane. Tutaj się buduje wszystko. A tutaj, czy gdzieś coś do budowy, ten teres? Nie. Tutaj też się wszystko buduje ładnie i pięknie. Dobra, więc mamy już punkt do dalszej ekspansji. I teraz wystarczy sprowadzić sobie flotę, więc skończmy turę. Nasze statki już płyną i tutaj buntownicy najprawdopodobniej chcieli odzyskać Marienburg. Notabene oni wysłali bardzo duże siły na to miasto. Ale dobrze, kolejna frakcja dobra ma dostęp do morza, więc to jest bardzo dobre, bo będzie mogła wysyłać floty inwazyjne i ogólnie tłuc się z chaosem na morzu. Notabene to morze wewnętrzne jest już wolne od dostępu sił chaosu, bo wyznawcy z Lalefa I bo tam jedna wioska wyznawców Slanefa po prostu upadła. Co tutaj się dzieje? Ci mają spore siły, ale nie wiem czemu nie atakują. Znaczy to dobrze dla mnie, że nie atakują. Tutaj drogi się pobudowały, więc skoro się pobudowały drogi, to niech się buduje rynek, żeby było co tymi drogami transportować. Tutaj wybudował się rynek, więc niech się buduje mur większy. Tutaj wybudowała się już strzelnica ćwiczebna, nawet niech się buduje strzelnica łuczników może. Tutaj się wybudowały ogromne farmy, więc niech się buduje może wielki rynek. Dobra, tutaj dałem rozkaz do budowy muru, dałem, dobra, bo jak się nie da rozkazu do budowy muru w Medivalu, to rychło będą się i nam jakieś niesamowite bunty i inne rzeczy pojawiały, więc to jest wyjątkowo niepolecane. Kończmy turę. Czyżby mroczne elfy upadały, bo coś przesunęli dwóch generałów i do wysokogwiazdkowych, czyby się wycofywali z tych terenów? A nie, one te tereny nie zmieniły koloru, więc
Aczkolwiek umowy są oblegane i ja obejdę się smakiem. I nie mów ciulu, że chcę mi to oblegać. I shall make a stand here. Wioska rybacka w Norden buduje się mur. Herzig, katedra Sigmara się wybudowała, więc uniwersytet nie jest potrzebny. Bank kupiecki albo tawerna. Bank kupiecki, zdecydowanie. To jest to, co bym chciał tutaj widzieć. A tymczasem trzeba przegonić pewną bandę baranów. The gods have granted this day to earn our glory. Your will. My lord. An enemy to crush. With bitter bloodshed, we will earn victory. Praise Sigma! Victory is yours. The emperor rewards the bravest. I co ty masz? Masz gówno, a i jako oddział generalski arystokracja von Karsteinu, czyli coś, co jest najbardziej do pojechania. A ja mam chyba konnicę jako oddział ten generalski, a nie strawcy boczne anakondy. Ale i tak chciałbym was pojechać w bitwie, ponieważ... To mi da, to mają upiorny król z Harabardami, to jest średni oddział upiornych królów, czyli też średni oddział, dodatku nieliczne są tych oddziały, twardy rycerze, to samo. Więc... Stoczmy to na mapie bitewnej, moi drodzy. Żeby po prostu zabić im tego jebanego przywódcę frakcji, żeby mnie więcej nie irytował. Tylko i wyłącznie dlatego ja chcę to stoczyć na mapie bitewnej. Nawet jeżeli podniosę duże straty, to... no cóż, to ja się tym nie przejmuję słowem chłopcy, macie mi przynieść jego odcięty łeb na talerzu. I tyle. A nie, chłopcy i dziewczyny, bo jeszcze mam Amazonki tam, dobra. Chłopcy i dziewczyny, przynieś mi jego odcięty, odjebany od korpusa łeb na talerzu. Rozpoczęcie rozmieszczania. Trzon mojej armii to będą Amazonki. Tu jeden oddział zwykłej piechoty, tu dwa oddziały wolnej kompanii, tu jeden oddział wolnej kompanii, z tyłu jeden oddział łuczników, który ma nie uciekać, w ten sposób, tu generał, łączymy was w jedną grupę, rozpoczynamy. I idziecie do mnie, czy ja do was? Wy do mnie, czy ja do was? Kluczowe pytanie. Wygląda na to, że wy do mnie, mimo wszystko. Skoncentruj cały ogień na tym oddziale. Dokąd to? Ale dostają pięknie w plecy. Za to moich łuczników. Ten jego ciężki i najgroźniejszy moim zdaniem oddział. Dobra, wyszli teraz poza zasięg. Ty śpieszmy, żeby dorytować się co oni tworzą. Takiego. Spierdzielają chyba poza mapę. Tutaj się przemieścić. Widzę, że będziemy mieli walkę w ciasnych zabudowaniach.
tutaj. Łucznicy, powitać ich strzałami, upiorny król z halabardami. Dwóch konnych robisz harfę bohaterską. Łucznicy, cały ogień skoncentrować na tym oddziale. Moje Amazonki. Wy farwa tu. Wy te farwa tu. Wy farwa tu, wy farwa tu. Wy farwa tutaj. Wy farwa tutaj na aristokrację von Karsteinów. Wy pomóc arystokracją. Bo oni sobie nie poradzą z tym oddziałem. Więc się tu przemieścić, tu, o tutaj, na spidzie. Atakować na tyłach, ale teraz arystokrację. Wy, skoncentrować atak na tym. Dobra, oddział generała został okrążony. Wy sobie poradziliście, więc tutaj pomożecie. Łucznicy niech napieprzają po tej konnicy, po czarnych rycerzach. Wy przestawicie już na twardych rycerzy atakować. Wyatakować od boku arystokrację von Karsteinów. Dobra, czarni rycerze są wykrwawiani, oni nam spore straty co prawda zadadzą. Tutaj... Jego gwardia generalska została okrążona. Jest wyżyna na tym okrążeniu. Wygonić te konnice. Wiem, że te dwa oddziały mogę stracić nawet w walce z 20 kilkoma konnymi, ale... Amazonki przyłączyć je, zabić im przywódcę frakcji. Dokładnie tak. I to się coś nazywa okrążenie i wyrwnięcie. Tutaj konnica umiera. Wy może przestańcie wczoraj, bo będziecie radzić po swoich. Spadek drugiego generała, hrabia Frederick. Czyli tutaj ich wyrównaliśmy, więc rzućcie się mowę. Aj, i ja teraz będę biegał po tej konnicy, po całej mapie za tą konnicą, tak? Dobra. Challenge accepted. A nie, położony, dobra. Udało się.
Bo już myślałem, że tak, do muzyki z Benny Hilla będę biegał za tym po całej mapie. A, czyli Sylwania zdechła dzięki temu działaniu, że im zabiłem przywódcę frakcji. Bardzo dobrze, czyli wybiłem im cały ród. Kolejna moja zasługa w tej kampanii. Jeden statek tu, poproszę. Drugi statek tu. Jedna armia wyłazi tu, druga armia wyłazi tu. Jedna armia wysiada tu, druga armia wysiada tam. Łączycie się, wracacie, bo tutaj będę formował kolejną armię. Bo to będzie prawdopodobnie już wojna z chaosem. Come to pass as I desire. No battle is ever fought in vain, for all life is merely death postponed. I am needed. Kończmy turę i zobaczmy, co się tutaj będzie działo. W każdym razie frakcja nie umarła, już jest oficjalnie rozjebana. Będziemy mieli placówkę na dalekiej północy. Bo nie dalekiej, ale na pewno na północy. Orkowe chłopaczki Harbota. Panna Młoda oczywiście bierze ją we wszystkich możliwych pozycjach. Nie jesteśmy najbogatsi. Mamy raport budowy. Doskonałe drogi się tu budowały, więc niech się budują płodozmiany może. Płodozmiany to zawsze dobry pomysł. Tu się postawiły płodozmiany, więc może niech się buduje whatever, rynek. Tutaj szczelnica łuczników jest budowana, więc może szczelnica kłusników, bym mógł dobrych szczelców tutaj werbować. Księstwa graniczne Karas Ankor się tylko z krasnoludami. Nas to raczej mało obchodzi. We shall rout the scum from the field. The foe shall rue the day they defy. No battle is ever fought in vain, for all life is merely death postponed. Soon everything will come to pass as I desire. Dobra, kończmy turę. W Norden tylko drobnych petasowań bym dokonał tamtej armii. Okej, widzę, że nas atakujecie. Ja się cofnę, bo nie chciałbym walczyć pełną armią mrocznych elfów. Bo wy tu macie sporo piechoty mrocznych elfów, która jest mocna. Macie elfy wiedźmy Kejna, czyli taki oddział do farwy. Macie kuszników, ogólnie macie sporo nieprzyjemnych rzeczy. Którym nie wiem, czy bez konnicy bym podał, ale to jest chyba konnica, bardzo mocna. Czarna gwardia, straż poboczna, nie, to jest piechota. Więc cofnijmy się. Cofnijmy się. I wolę tam zblokować to dwiema pełnymi armiami, tą twierdzę. Bo ja nie chcę im jeszcze wypowiadać walnej bitwy. I mając tu dyspozycji tylko jedną armię. W dodatku nie najlepszą. Ich wojska są sporo lepsze jakościowo. Tutaj drobne petasowanie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jeżeli chodzi o jakość moich oddziałów, to ja chcę oddziały wyższej jakości.
Chcę na pewno was, jeden oddział, chcę trzy oddziały was. To będzie w sumie 4 i mogę jeszcze jeden oddział sam nie wiem czego. Was? Powiedzmy. Bo nie chcę mieć wolnej kompanii, tylko chcę mieć coś lepszego. The Emperor rewards the bravest. The gods have granted the defeat is impossible. Oblegaw. Cześć tur. Zaczekamy. To nam da czas na dosłanie kolejnej armii. There will be no retreat, only glory or death. I shall storm the stronghold. Mamy tutaj aktualnie dwie armie. Mój szpieg niech się przesunie ten tu. Niech się przesunie, a ten tutaj. Zobaczymy, z kim wygraniczycie. Tu jest chyba Nurgl. To zielony to jest Nurgl, zdaje się. Więc wprowadzenie, a tutaj są krasnoludy. Więc wprowadzenie kolejnej armii tutaj będzie bardzo wskazane, bo niedługo być może będziemy musieli napierdzielać się tam na ostro z chaosem. Protect our lands, guard our people. Yes, my lord, war chief. Wy tu, bo jest dostępnie niepełny oddział. Ty, kim jesteś? The gods shall judge us on our deeds this day. Kim ty jesteś, mój przyjacielu? Gwardia Lektorska Straż Przyboczna. Niekoniecznie to chciałem. Informujemy. Na podstawie tego kolejną armię, moi drodzy. Którą tam będę chciał posłać. Bo cztery pełne armie to totalne minimum tego, co chcę tam widzieć. By Grogny! By Grimnus tattooed us! Where do you want us? As you command, my lord. Na pewno te dwa oddziały chcę widzieć w tej armii. To jest absolutnie konieczne. Ponadto chcę w niej widzieć trzy oddziały halabard. Dalej chcę w niej widzieć kolejne dwa oddziały halabard oraz elitarnych kuszników oblegających Brangaru, ponieważ to jest zarówno dobra piechota, jak i dobry kusznicy. Chcę tam widzieć oprócz tego ten oddział, ten oddział, ten oddział, więcej krasnoludów, more dwarves, ten oddział. I za trzy tury mniej więcej będę mógł wyruszyć z pełną armią. Breder, 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 buduj nawadnianie. Ruiny Mordheim, ogromne farmy, więc może zbudujecie teraz, skoro nie macie możliwości budowy farm, to punkt handlu żywnością. Będziemy formować kolejną armię, którą poślę do walki ze siłami chaosu. The gods shall judge us on our deeds this day. Dobra, nie ma co robić ze swoim życiem, to idź tutaj. Obejmij zarząd. Defeat is impossible. A ty może obejmiesz zarząd tutaj, bo tu nie mam zarządcy. Fight for the Empire! Od razu lepiej. To wygląda, my formujemy kolejną armię do wymarszu. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Kończmy turę niniejszym.
Ty w biegu pokazuj mi, co tu jest, bo ten zielony kolor to chyba Nurgl. Gdzieś z jakąś wioską. A nie, tutaj jest siedziba buntowników. A tu jest Nurgl. Wiewa Varla. Co wy tu macie? Macie tutaj rycerzy chaosu, konnych grasantów chaosu, wojowników chaosu z halabardami, są niestety przyjemne rzeczy tu macie, widzę grasantów, czyli w chuj gówna. Bez dwóch pełnych armii nawet o tym nie myśl. Sire, with discretion, sire. Of course, sire. Rynek się gdzieś zbudował, Fort Bergen, zbudujcie nawadnianie. Tutaj, co się wam nie podoba? Victory is assured. Tego nie chcę widzieć w tej armii na pewno. I ogólnie poukładałbym sobie oddziały moje. Soon everything will come to pass as I desire. Wy? Step out smartly, lads. It shall be done. Jarvil. Wy? On, my lord. Jarvil. Wy? It shall be done. We shall prevail. We await your command. Na razie tutaj będzie punkt zborny. Jarvil, there's not better than a pile of gold. Tutaj ten oddział i może jeszcze ten patrol lasu Drankenwald, bo on ma dużą wartość ataku, je AF-11. Albo nie wiem co. Włócznicy? Dobra, włócznie. Tutaj łuki, które i tak będę miał w tej armii sporo. Dokładnie tak. Albo nie, nawet oddziały strzeleckie by mi się przydały. Więc dwa oddziały takich i dwa oddziały takie, cztery oddziały łuków. Tutaj już chyba niczego nie potrzebuję. Sporo oddziałów krasnoludzkich też będzie, dwa oddziały konnicy. Spoko, kolejna pełna armia pójdzie walczyć z chaosem. Tutaj jeszcze trzy oddziały z Werburu i potrzebowałbym dla dopełnienia armii jeszcze trzech. Więc te trzy oddziały to będzie podstawowa piechota, która jest całkiem niezła. I jeden z moich generałów obejmie tą armię dowództwo. I get no pleasure from that. Dobra, kończmy turę. I zobaczmy, jak się sytuacja rozwinie, a tymczasem szpiegiem sobie wybadamy, co jest na wybrzeżu. Na który oczywiście będę chciał poprowadzić ekspansję, bo skoro się tutaj przebiłem, skoro najpierw udało mi się uzyskać dostęp do tej wioski na wybrzeżu, a następnie zdesantować się tutaj, to ja będę chciał prowadzić krucjaty i wojny z chaosem. Bo na poprzedniej kampanii nie było epickiej wojny z chaosem, to teraz być musi. No bo inaczej być, kurde, nie może, żeby kampania Imperium była bez epickiej wojny z chaosem. Bo kampania z Imperium bez epickiej wojny z chaosem to kampania niepełna. Dobra, zobaczmy, ile mi dadzą drogi. Drogi mi dadzą dużo. Podwoją mi handel, praktycznie z 400 na 700. Więc oczywiście drogi w pierwszej kolejności. Plus strzelnica kuszyników, więc koszary milicyjne buduj. Dawaj ten oddział.
6 oddziałów elitarnej piechoty, za które będziemy mieli konnicę elitarną i możemy sobie poukładać. Teraz moja piechota, krasnoludy raz, krasnoludy dwa. Amazonki 3. My lord. Yes. As you command, my lord. No battle is ever fought in vain, for all life is merely death postponed. Teraz oddziały strzeleckie w całości. We await. Get moving, you lazy curs. It shall be done. Jeszcze jeden oddział pufników, myślę, że tych imperialnych, nie krasnoludzkich. I dwa oddziały konnicy i armia gotowa do wymarszu. Tu stańcie. I pełna armia gotowa do wymarszu, jeżeli jeszcze będę miał dwa oddziały konnicy tutaj. Ładnie poukładana. A tutaj będę miał kolejną armię za turę gotową, jakie mi zbrakuje wtedy te trzy oddziały. Widzicie, ją prześlę tutaj, bo chcę mieć tutaj 4 pełne armie, a być może nawet jeszcze 5 pełnych armii. Co wy macie tu? Bo chciałbym to zdobyć. Macie tutaj oczywiście ogry chaosu. Bardzo przyjemny oddział, a poza tym macie tych grasantów Nurgla, którzy są co najmniej średnim oddziałem. Wojownicy chaosu Nurgla to jest jedyny potężniejszy, macie ten potężniejszy oddział w liczbie 3. Macie Huskarlów, czyli ogólnie nie macie nic, czego mógłbym się lękać. A ja najpierw będę chciał pogromić tamtych buntowników, a dopiero potem skierować się na Nurgla. Czyli najpierw, moi kochani, będzie mnie interesowało zdobycie wieży Warla. W tej armii co jest? Cała masa gówna, czyli prostych grasantów chaosu. Czyli to blokujemy jedną armią, to rozbijamy drugą, oblegamy dwiema lub trzema armiami. Gra. To utrzyma się jeszcze przez ile? Przez 4 tury. Akurat, żeby dosłać jedną armię i powoli wgrywać się drugą. Bo to mamy gotowe na turę. Który generał ma najwięcej gwiazdek? Ty, kapitan najemników. Ty masz 3 gwiazdki, ty masz tyle gwiazdek, więc to ty poprowadzisz tę armię. Byłaś z miasta. Idziesz na wojnę, mój przyjacielu. I kończymy turę. No bo co nam innego pozostaje do roboty? Bo mając tam dwie prowincje na północy, to da nam to bardzo mocny przyczółek do dalszego natarcia. I to bardzo mocny przyczółek. Dzięki czemu będziemy mogli uderzyć i zmiażdżyć, na co Wietelgonista ogłosił krucjatę. Bo mnie to ciekawi. Mam nadzieję, że nie jakąś wyjebaną w kosmos miejscowość, która jest chuj wie gdzie daleko, a na co to jest blisko, bo widzę, że tutaj na moich ziemiach znalazła się jakaś armia krucjaty, która mnie notabene ciekawi, co oni tutaj robią. Teogonisto, na co ogłosiłeś krucjatę? Obóz Hersta Orku. Nie dziękuję. Śmierć nawiedza kraj. Tu. Epidemia. A ja potrzebowałem tutaj dwóch oddziałów konnic elitarnej z tego miasta. No nic, ta armia najpierw będzie zakażona. Trudno. Ale potrzebuję tych oddziałów konnic z tej armii na froncie. No nic, widzę, że tutaj mówiłeś werbunku w moim głównym ośrodku, to aktualnie zablokowano totalnie.
Zwiewo ludzie zostali zniszczeni. Bardzo dobrze. Notabene orkowie będą mieli problem teraz, że mnie to mało obchodzi. Korn i Cinch się tłuką, co jest notabene pozytywną oznaką. I teraz. Teraz co ja bym chciał zrobić? Wy dochodzicie do armii. Teraz wy. Sigma wills it, as you command, my lord. Yavin! Następnie Yavin! wy i wy. Yavin! We shall not fail. The Empire will prevail. The Włócznie Turks do shall not be liczebności dwóch defeated. oddziałów, And liczebności the dwóch Empire oddziałów. advance! As you command, my lord. Yavin! It shall be done. Yavin! Yavin! We shall not fail. An enemy to crush. Command me. What are your orders, my lord? The gods have granted this army to Pańsz. earn our glory. Drobny błąd. Yavin! Get moving, you. We stand ready to fight. As you command, my lord. Yavin! Yavin! O, teraz It shall be dobrze. done. An enemy to crush. As you command, my lord. The faithful shall prosper. We are Ty it shall be się done. oddal, ty Protect our lands, siadaj na honor to our people. I will make it i so. płyniesz tu. Advance in good order. Standing down and awaiting orders. Ty werbuj tutaj co tylko się da na kolejną armię. Widzę, że masz 8 oddziałów wolnej kompanii do werbunku, więc zwerbuj je. Taką armię wsparcia stworzymy typowo. Typową pod wsparcie i poślemy ją z jakimś generałem najemników, oprócz jeszcze tej armii, Victory is assured. która tu idzie i zaraz wsiądzie na ten okręt. I będziemy mieli cztery armie. Nie wiem, czy to wystarczy, moi drodzy. Znaczy pięć. To jest ich stolica, którą ja oblegam dwiema pełnymi armiami i ona upadnie za trzy tury. Nawet zdążę doprowadzić jeszcze jedną armię pod to. Żeby być może skapitulowała bez walki, bez bitwy. Widzę, że wiele frakcji posyła swoje krucjaty przeciwko orkom. To jest bardzo dobre, bo przynajmniej będzie Imperium miał zabezpieczoną wschodnią flankę. A oni tracą coraz więcej oddziałów, zwłaszcza że oblegam ich dwiema pełnymi armiami, więc powinni obrońców zwycięczenia tracić w sposób podwójny. A potem moim celem będzie wieża Varla, moi kochani. Czemu tutaj mam chyba niewielkie straty w jednej armii? Dobra, więc buduj fortecę, fecz Turcji to zajmie, w następnej kolejności pokwarów milicyjnych. Tutaj wielki rynek jest zbudowany, więc buduj powiedzmy drukarnię. Jest tutaj drukarnia? Jest, dobra. Bo bonus do trzeciej, bonus do handlu towarami. Dalej, Breder nawadnianie się postawiło, więc buduj może tym razem wielki rynek, 7 Turcji to zajmie. Tutaj wielki kamienny mur się postawił, więc buduj może drogi brukowane, bo to powinno dać, a nie, nawet nie daje dużego busu do handlu, bo tylko 400 sztuk złota daje ten bus do wzrostu populacji, więc to wybuduj. Protect our Siadaj lands, tu. guard our people. Our orders are clear. Wysiadasz tutaj. Forward, sons of... What are your orders, my lord? Our orders are clear. Ty wysiadasz tu. Fight for the Idziesz Empire. tu. I shall lead the army forth. Za turę ty wysiądziesz. Tutaj werbujemy kolejne oddziały. Tych misiaczków, ale nie wiem, czy to będzie kolejna pełna armia, czy wolałbym ją sobie tu zwerbować na podstawie tych oddziałów, które już mam.
Tu nie mogę, tu mogę werbować. Więc tu bym sobie zwerbował, ale nie mam za bardzo czego werbować. Tutaj Fort Seipel. Fort Seipel mogę werbować głównie oddziały strzeleckie, natomiast powodnej piechoty mi brakuje. Tu to samo. Więc ta armia byłaby raczej taką zbieraniną, więc mogę lepiej trochę zaczekać. By wywerbować sobie coś powodnego, a tutaj co się dzieje? Takie zgrupowanie Chin się zrobiło? Nie wiem. To spadnie za dwie tury, zatem kończymy turę i będziemy mieli jedną jeszcze armię dodatkową w Sobleuvelu. I być może to padnie przez kapitulację, dzięki temu będę to oblegał trzema armiami. The Empire will prevail. The enemy will pay with their blood. I shall storm the stronghold. Dalej śmierdzi nam jedna moją stolicę. No trudno, tutaj koszary się zbudowały, buduje się potężna forteca. Tutaj nawadnianie się zbudowało, więc zbuduj targowisko. Widzę, że tutaj krucjaty idą w stronę orków, ja tą krucjatę akurat tym razem oleję totalnie. Krucjata otrzymuje ode mnie zlepkę. Our cause is just, my lord. I will make it so. Victory is assured. A, bo tutaj jest zaraza w tej armii, więc to dlatego potraciłem wojsko. Już wiem, o co chodzi. I shall be at the forefront of the fight. Bo złożyłem dwa zarażone oddziały konnicy i stąd mi się zrobiły te straty. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Niestety, Kislet złamał sojusze. A czy to jest teraz neutralne, moi drodzy? Nie, dalej sprzymierzeńcy, dobra. Uff. Przestraszyłem się, bo mogliby mi wtedy tutaj dojechać, bo to było kiedyś ich, a teraz jest moje. Więc się nieco zacząłem cykać. W związku z tym, co oni mogą mi zrobić, we to, co oni mogą mi zrobić, może być nieprzyjemne. Dobra, zobaczmy, co jest w stanie następnej turze i co poczną mroczne elfy. Najprawdopodobniej po prostu stracą ich swoją stolicę na moją rzecz. Bo wątpię, by chcieli walczyć z trzema pełnymi armiami, które przeciwko nim wysłałem. Sigma, victory is yours. Okupuj, bo nie chcę, byś budynków mi wyburzył. I pójdziemy zaatakować wieżę Varela. I to będzie nasz następny cel. Soon everything will come to pass as I desire. Oczywiście, że ci kapliczkę postawię, mój przyjacielu, ale najpierw ile mam na to tur? Dziesięć, więc najpierw postawię mur, bo oni się tutaj lekko buntują. Wieża w biegu, drewniana palisada, targ niewolników. Militarna strzelnica mrocznych elfów. Tereny łowieckie, porty, sala włóczni, ołtarz ofiardy. Ołtarz ofiardy leci. Budujemy tak, odpowiednio w kolejności. To i to. Możemy cokolwiek próbować? Nie możemy. Defeat is impossible. Idziesz tu. There is nothing happening here. I must not get trapped here. Stawia w wieżę. Idziesz tu, stawia w wieżę.
Tutaj pozostaję w garnizonie kompanię wolną łuczników i resztę wyciągnę. Zero. A jak głowę samego dowódcę? The gods shall judge us on our deeds this day. 60. The darkness shall not defeat us. A jak głowy jeszcze te dwa oddziały patrolu lasu Drankenwald? Dobra, na razie tutaj posiedzisz, żeby uspokoić ich. A tutaj mam kolejną armię, więc te trzy armie pójdą na... moim zdaniem na wieżę Warla. Tu jest Nurgle, a tutaj co jest? Tu jest długa droga do Nikon. Dobra, moi drodzy, ale w tym momencie jest dobry moment na to, żeby pobudować jeszcze budynki. I zrobić save i zakończyć ten odcinek. Dokładnie tak. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.